Cześć, siema mordy, z tej strony Bartulej, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na tym kanale. Pamiętajcie, aby oglądać do końca, zostawić łapkę w górę, subskrypcję, a dzisiaj gramy sobie luźne gierki. Tak o, po prostu idziemy odebrać pierwszego stardropa w tym odcinku i mityk na start. Ej, jest dobrze. Jest lepiej niż myślałem, że jest lepiej niż myślałem, że będzie. No, bardzo lepiej. Odbieram sobie jeszcze 15 darmowych monet. Napiszcie w komentarzu hashtag bluza. Przypnę wam serduszko oczywiście. Gramy sobie, a czemu by nie, larem. I zagrajmy w kosza, no. NBA oczywiście, nasze kochane. Zaczynamy rozgrywkę. Mamy na przeciwników, a w sumie to jest druga ta klasa, bo to teraz klasa się nazywa. I nie trafia. Okej. Nie ciężko było się domyśleć. Rzeczywistość trochę odzwierciedla ta gra. Ale no, zaraz tutaj mamy piłeczkę. Gus za 3. Nie, nie za 3. Za 2. No ale dobra, trafia, nie? To się liczy. I znowu tutaj rzucam i oczywiście traci piłkę i trafi. Trafi oczywiście, luźno. 4 punkciki. A. Żadnego rywala już tu nie ma. Ponownie oni trafią. Chyba. Oby. No, bez większego problemu wygrywamy pierwszy meczyk. Może zagrajmy trochę na wyższej randze. Bo czemu by nie? Już dosyć grania mam na tych miejscach. Ej, Epic! Jest git! Jest naprawdę git. Git. Super gwiazda styl. Okej. Okay. No, i wracamy do rzadkich. Wracamy do rzeczywistości. Zagrajmy sobie, nie wiem. Kim by tu zagrać? Dobra, zagram sobie Ems. Ja w tym czasie jeszcze otworzę bardzo rzadkiego stardropa. I zagrajmy sobie Ems na duo. Dobra, gramy w... A, Tika nam dało. To fajnie. Fajne to duo. Na pewno ugramy tutaj sporo, całkiem sporo, bardzo sporo. Dobra, przejmujemy te cuby i no tutaj nie wiem co są za postacie. I chciałem coś powiedzieć, zapomniałem. Skleroza, starość, nie radość. Ej. No oczywiście musiało mi puścić tutaj. Akurat w takim... Oj, tam jest Mortis. No, moi drodzy, wiecie, że ja nie cierpię Mortis. Nie, zrobimy sobie ranking w końcu. Ej, musimy zrobić w końcu ranking postaci Brawl Stars. Bo jakby jest tyle postaci... I w ogóle zarzucacie mi, że jestem sezonówką, nie? Grał to 5 lat. Jakby ktoś chciał zajrzeć na kanał, jest odcinek sprzed 5 lat. Ale jestem sezonówką. Bo nagrałem shortsa o Edgarze. Pod wyświetlenia, bo nawet nie tam widzę tej postaci. Niech to ogląda, ten wie, że nie cierpię go, jak się tylko da. Najgorsza postać, jaka wyszła. Najbardziej denerwująca. Jedna z w sumie, bo jest kilka jeszcze irytujących postaci mega. Ale no to mówię, zrobimy sobie te ranki i wtedy obgadamy te postacie dokładnie. Dalej są cztery drużyny, co mi się bardzo nie podoba. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na minusie. Nadal. Mimo tego, że... O, już nie jesteśmy. Obyśmy nie byli. I... Nie będziemy, dobra. Jest git. Już się trochę zestresowałem, że nie pokonam go. Ale jest dobrze. Może zagramy sobie kimś innym. Kimś, na kim powinniśmy nadrobić te 20 straconych pucharków. Dobrze wiemy, o jakiej postaci pomyślałem. Nie wiem, czy to było na odcinku, czy to było na luźnej gierce gdzieś z kimś. Ale no, potraciłem sporo. Było chyba na wbijaniu misji na nim. Ej, co ten Żomo robi? Żomo już przegrał. Nie wiem, co to miało być. Piperka z fajnym dosyć skinem. U mnie w drużynie. No, Bonnie już
nie powinna dożyć. I to właśnie zrobiła, nie dożyła. Bierzmy kolejnego. Okej. Nawet nie będę używał ulta. Oj, co ja zrobiłem najlepszego? Właśnie nawet nie spojrzałem, że przyciągam za ulta, nie? Kurde. Straciłem ulta i to dosyć w fatalnym momencie. Ale ona ją ugra. Więc jest finał, mam 9000 HP. Nie widziałem nigdy kruga z 9000 HP. Ale tam będzie pewnie ten team. Ej, Chester jest. Pójdźcie mi dalej, bo ja dalej nie wiem, co robi Chester. Easy, dziękuję. Dziękuję, ta Piper. Mam z powrotem 500 pucharków. I mam misyjki zrobione. Aha, nie wystarczające, okej. Okay. Fajnie wiedzieć. Więc weźmy sobie teraz kolejną postać, jaką jest Pamka. Na Pamce odróbmy trochę też. Dobra, lecimy. I teraz można powiedzieć, że w końcu idziemy po wygraną. Nie, że coś, ale by się przydało. A nie, w sumie wygrywaliśmy przed chwilą. Dobra, nieważne. Idziemy po kolejną wygraną, o. Ja mam fatalną pamięć, tej bez kitu. Taki młody. Dobra. To jest ten. No, jak ta postać się nazywa? Ja i moja pamięć, naprawdę, to jest kozak. Ej, ona się leczy, jak strzela. To jest kolet, właśnie. Kolet. Musiałem sobie przypomnieć po ulcie. Ulcie i... Okej. Nasz kolega się odradza. Czemu ja autoatakuję? Nie, jestem debilem. Jestem na minusie chociaż. Ej, co tak agresywnie, koleżanko Bibi? Koleżanko Bibi i koleżanko Ems. Nie fajnie tak agresywnie atakować. Aha, oni są razem w teamie. Okej, to nasz zniszczył tamtą Ems. Bibi. Ej, możemy to ugrać, jeśli Stew zginie. Powiecie Stew, dobra, nie, nieważne, nie można o tym żartować. Dobra, porażka, ale jest git. Jest naprawdę git. Mamy już ponad 500 pucharków na niej i mamy odblokowane misyjki, ale jeszcze dwa star dropy. I otworzyliśmy jej, nic nie trafiliśmy. Oczywiście mamy 666. 1000 monet dla mnie. I gram ostatnią gierkę jakąś postacią. Zagrajmy Rico. Z tym fajnym skinkiem, właśnie powiedziałem, że się w końcu pochwaliłem, że trafiłem tego skina. To jest tak kusek skin, wyleciał mi chyba z legendarnego. I patrzyłem, go się nie da kupić, nie? Więc ja się mega cieszę z tego skinka. I żałuję, że nie kupiłem jednego skina w tej grze. Czyli Lorda Spike'a. Bo to był naprawdę mega fajny skinek. A ja zaraz tu zginę. Przestań auto. Oj, mamy Leona, nie patrzyłem w ogóle z kim gram. Ale Leon nic już nie chciała, raczej. Ale jednak może. Ja za szybko przestaję wierzyć. Pamiętajmy słowo Arko Tanciuli. Co by się nie działo. Zultowałem na niego, nie wiem czy to dobry pomysł, możecie mnie za to zjechać w komentarzu. Ale jesteśmy z nimi w finale tak w ogóle. Wow. Kto zginął pierwszy? Kurde. Nie. Naprawdę? Mi się wydawało, że... To ciekawa sytuacja wyszła. Ale dobra.
Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze mamy tutaj, a godzina 21 oczywiście. Bo jakby inaczej, ja nie mam o ile jakich innych porach nagrywać. Bardzo rzadki, 100 monet. Jeszcze będą się obić 23 pucharki, nie? No. Więc to by było na tyle. Komentujcie, lajkujcie, subujcie. Do następnego. Na razie. A, i wbiłem diamenta 1 kostka.